Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Jakubik. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w 10. odcinku typowej polskiej wsi. No niestety, 60 wzięła ostatni dech, no i nie dała rady, więc ją dziś sprzedajemy. O! Widzicie, masy nie ma, bo chłopaki coś tu próbowali. No i sprzedajemy. No. Ale. Jeszcze ładnie dostanę na 60. Ej. Kurczę, nie mogę nic więcej sprzedać. Auto sobie, jak widzicie, kupiłem. O. Dobra. Kurczę, zwróciła mi się ta 60. No i kupiłem autko. Audice sobie kupiłem, skrzynię w automacie. Wracam sobie na gospę. Tutaj nie wiem, czy do mnie te dwa nabytki jadą. Ja zrobię cięcie i widzimy się na farmie. Dobra, dojeżdżamy sobie na gospę. Naszą piękną audicą. I zjeżdżamy na drogę. Jedziemy, bo wam mam wam coś do pokazania. Już tego, że tu mi się drzwi otworzyły. Nie wiem nawet, jak one to zrobiły. Jak walić to. Już Zusa widzieliście. No ten siewniczek kupiłem. Usus tak się prezentuje. Obciążniczek mu założyłem od Zetora. Ta-ta-ta-dam-ta-dam. Massey Ferguson. 96 koni. Nie większy od naszego case'a. Palimy. O, przejechałem sobie. A tak, o, tak to można słyszeć. Piękny. Massey. Bardzo mi się spodobał. Jak tego go znalazłem, to od razu wiem, na jaką serię pójdzie. Dobra. Czepiamy to. Kurczę. Strasznie mnie ten kaszel coś męczy. Mam ochotę sobie posiać soję tym byczkiem. Kurczę, rusz. Dobra, możemy dalej siać. Czy możemy jechać zasiać? Coś. Mefem, kurcze, rurcze. Pewnie się zapytacie, dlaczego tym się je, a nie tamtym przystosowanym do... No tamtym Amazonkiem. Pewnie się zapytacie, czemu nie się je. Bo tym się szybciej się je. I już mam uprawione. No, za długiego też odcinka nie chcę robić. No, tutaj takie małe pole pod soję, jeszcze jedno. Kurczę, rurcze. Muszę zadbać o swoje zdrowie. Dobra. Dobra. Ja już się będę z wami żegnał. Do następnego odcineczka i na razie.